Oprócz tego, że pałac słynie z tych wydarzeń właśnie kulturalnych, to od 2018 roku zasunął również jako plan filmowy, bo tamtego roku właśnie zaczęli przyjeżdżać do nas reżyserowie, polscy słynni reżyserowie. Pierwszą taką panią reżyser była Agnieszka Holland z filmem Obywatel Jones. No i potem kolejne filmy realizowane w pałacu, stąd zrodził się też pomysł, żeby oprowadzić pałacu właśnie śladami filmów. Nigdy nie obejrzałam Pałacu Kultury, Zagłębia w całości. Najczęściej to jest albo kino, albo sala teatralna. I po prostu jest okazja i chciałabym zobaczyć. No budynek na zewnątrz, no monument i wygląda przepięknie. A jak jest w środku tak naprawdę, na wszystkich tych kondygnacjach? Nie wiem. Właśnie tego chcę się dzisiaj dowiedzieć. Inspiruje mnie tutaj cały ten budynek. Piękny, piękna budowla w ogóle, pięknie wykonana. Te marmury, to wszystko, to jest naprawdę cudowna sprawa.